kawiadawski serdecznie z samego rana w brotoku. No i mamy nowego zadymiarza, nowe skiny, mamy Hot zone i mamy również karnet zadymiarski No i dobra, lecimy już zobaczymy o co chodzi. No i może zaczniemy od karnetu zadymiarskiego ale pomówmy najpierw co się dzieje z tym jak normalnie teraz mamy. Teraz macie żetony, które normalnie trafiały, żeby odblokować skrzynki. Teraz te żetony będą trafiały na ten pas postępu, który macie przed sobą i one będą go aktywniały. Jeśli kupicie karnet, będziecie mieli gwarantowanego brawlera na tym całym pasku. I ten brawler będzie miał nową rzadkość, czyli chromatyczną. Chromatyczni brawlerzy są gwarantowani, jeśli jesteście posiadaczem karnetu. Natomiast jeśli nie weźmiecie, dalej macie szansę je wydropić. Teraz są jeszcze w inne fajne rzeczy, które dzieją się na tym pasku postępu, a mianowicie wyciągamy gemy. Teraz będziecie widzieli, kiedy macie i ile macie tych gemów do zdobycia. Co jest oczywiście bardzo fajne, bo każdy może widzieć kiedy i co dostanie. Ten pas będzie miał również różne zadania, które będą przyspieszały wasz postęp, jak i również inne kosmetyczne rzeczy. Będziecie mogli widzieć wszystko z góry, co dostaniecie i tych nagród będzie więcej. Pierwszy sezon będzie się nazywał Bazarem Tary i w tym sezonie będzie 170 gów do zdobycia. Pogadajmy teraz o nowym Brawlerze. Gale, bo tak się będzie nazywał, jest naprawdę starym, starym gościem, który służy w hotelu Mr. P. Jest bardzo obładowany, a jest też przy okazji bardzo przepracowany. Rzuca, ma na sobie ciężkie bagaże, a rzuca śnieżkami. Powinien już dawno być zastąpiony przez robota, ale nie został zastąpiony. Jego główny atak jest to rzucanie kilku śnieżek, a jego zdolność specjalna jest to rzucanie takich, takiego całego Postępu takiego całego, takiej fali śnie, że która odpycha jeszcze przeciwników. Będzie oczywiście z chromatycznym dla tych, co będą mieli karnet, natomiast będzie też można go wylosować dla wszystkich tych, którzy e, nie mają tego pasa. Będzie to rzadkość legendarna. No i teraz pomówmy o skinach. Pierwszy skin mamy tutaj Mortisa Młotra, następny będzie Strażnik Rico, i mamy jeszcze tropikalnego Sprouta. I jeszcze będzie skin na 10 urodziny Supercella, a mianowicie Król Bull Barbarian. Pamiętajcie, żeby ściągnąć aktualizację i zdobyć go. Nową rzeczą, która się pojawi, będą przypinki. Przypinki to są emotki, które będzie można zdobyć i będzie można używać w czacie. Zastanawiacie się też, co się stanie z Roboramblem, Boss Fight i Big Game. Słuchajcie, nie zostały usunięte, zostały jakby ściśnięte. Zostało ono jakby skondensowane do meczy dwuminutowych z maksymalnym wynagrodzeniem 100 żetonów. I to jeszcze nie wszystko, będziemy jeszcze mieli hot Zone, który pojawi się u nas na limitowany czas, chyba 3 tygodnie i jesteśmy bardzo ciekawi, jak na to zareagujecie. Będą tutaj pewne zmiany. Jesteśmy bardzo podekscytowani, no co z tego wyjdzie. I jeśli chcecie, żeby ta gorąca strefa została, napiszcie tutaj w komentarzach swoje komentarze, swoje opinie, czy jest teraz lepsza, fajna, czy może gorsza. Mam nadzieję, że jesteście bardzo zadowoleni odnośnie tego update'u. No i widzimy się w lipcu. Wow, jak wam się podobał update'ik? Moim zdaniem jest niesamowity, super fajny. A my widzimy się na live'ie dzisiaj, pamiętajcie, mistrzostwo o godzinie 21. Jeśli jeszcze nie zostawiliście lajka, zostawcie lajka. Będę mega wdzięczny. Trzymajcie się, popa. Pa.